Puławski magistrat przymierza się do remontu starej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Partyzantów. Kilka dni temu ogłoszono przetarg. W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rewitalizację hali. Zgodnie z zapisami przetargu ma zostać m.in. powiększona część basenowa obiektu. Prace mają na celu dostosowanie dość przestarzałej hali do aktualnych wymogów bezpieczeństwa pożarowego, norm BHP oraz większej dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Przebudowa ma być kompleksowa i zawierać wymianę wszystkich instalacji, systemów i elementów wyposażenia. Przetarg został ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że zwycięzca będzie musiał przygotować dokumentację projektową, a następnie zgodnie z jej zapisami przeprowadzić prace budowlane. Przypomnijmy, że w zeszłym roku Puławy otrzymały niemal 30 milionów złotych na modernizację obiektu przy Alei Partyzantów z rządowego programu inwestycji strategicznych. Wiadomo jednak, że całość projektu będzie kosztować znacznie więcej. O tym, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty pozytywnie, dowiemy się po 21 sierpnia. Do tego dnia firmy mają czas na składanie ofert. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?